Informujemy, że materiał wideo w przedziałach czasowych od 24 sekundy do minuty 40 oraz od 24 minuty 30 sekund do 24 minuty 37 sekund zawiera szybko zmieniające się obrazy i towarzyszący im głośny natarczywy dźwięk. Kultura obrazkowa to nie jest ani zjawisko naukowe, ani jakiś szczególnie zdefiniowany fenomen. To jest raczej epitet, który używamy w stosunku do zglobalizowanej kultury, która zaczyna posługiwać się coraz bardziej przekazem wizualnym, uwzględniając jego siłę w komunikowaniu konkretnych treści, jak i siłę emotywną. Jesteśmy bombardowani przez obraz. Żyjemy jakby w okresie powodzi obrazów, obrazów multiplikowanych z niespotykaną dotychczas łatwością. Nie tylko ilość obrazów jest przytłaczająca, ale też deprymująca jest prędkość ich rozprzestrzeniania się, jak również prędkość ich powstawania. Tutaj posłużyłbym się takim dosyć ciekawym przykładem, żeby może zrozumieć, czym jest faktycznie kultura obrazkowa. Okazuje się, że dziennie do internetu na 4 największe portale społecznościowe trafia około 500 milionów obrazków. 500 milionów obrazków, a więc jeśli by to szybko policzyć, 200 miliardów obrazków, tudzież obrazów, rocznie. Dla przykładu, największe muzeum świata, paryski Louvre, zawiera około 300 tysięcy artefaktów, 300 tysięcy obrazów, rzeźb, zbieranych przez wiele stuleci tak naprawdę, kontra 500 milionów obrazków ładowanych dziennie, chociażby na Facebooka, na Twittera. Metody masowej i łatwej reprodukcji obrazów powodują, że ich rola zyskuje na znaczeniu w każdej dziedzinie naszej rzeczywistości, także w edukacji. Współczesne podręczniki czy treści, które poznajemy w internecie, w skali dotąd niespotykanej wykorzystują obraz, choćby jako narzędzie do lepszego zapamiętywania, odwołując się do zjawiska pamięci wzrokowej. Choć mój pierwszy podręcznik do nauki angielskiego z obecnej perspektywy to antykwaryczna starość, to przyznam, że dzięki ilustracjom i obrazkom znacznie przyczynił się do przyswojenia podstawowego słownictwa. Wiedza oparta o aspekt graficzny wydaje się być także bardziej atrakcyjna. Czy miałoby to oznaczać, że wykluczamy całkowicie osoby z niepełnosprawnością wzrokową ze standardowej edukacji opartej o wizualność i w ogóle z całego świata obrazów? Postanowiłem znaleźć odpowiedź na to pytanie. Osoba niewidoma, która trafia na studia, z dużym prawdopodobieństwem chce być równo traktowana, tak jak inni studenci. Czyli chce mieć równy dostęp do wszystkich treści, które są przedstawiane w trakcie zajęć. Chce uzyskać dyplom, który będzie odzwierciedlał wyniki, jakie ona osiągnęła w trakcie tego toku studiów. Że to będzie taki dyplom, jaki otrzymują inne osoby, które na tym samym kierunku studiują. Do tego, żeby to się mogło odbyć, należy studentowi zagwarantować właśnie możliwość równego dostępu do tych treści. I z jakimi treściami taki student może mieć problem? No z całą pewnością będą to wszystkie elementy, które są w jakimś sensie wizualne.
oczywiście tekst i oczywiście różnego rodzaju grafika. Adaptacja tekstu. Skanujemy tekst, na przykład skanujemy książkę, zapisujemy tą książkę w postaci tekstu elektronicznego. Można zrobić z nim różne rzeczy. Jedna rzecz to można go wykorzystać i przeczytać przy pomocy komputera, przy pomocy syntezy mowy albo przy pomocy programów, które służą do powiększania ekranu. Nagłówek poziomy 2 przedstawienie Sejmu Polskiego w statucie Łaskiego. Możemy również taki tekst wydrukować w Braille'u. Jeżeli chodzi o adaptacje brajlowskie, to wykorzystywałam je właściwie podczas referatów, ponieważ ja, jeśli coś referuję, to wolę mieć konspekt w Braille'u i korzystałam na języku angielskim. Ja jednak, no inaczej się myśli, czytając w Braille'u, inaczej słuchając i jeżeli chodzi o język, to zdecydowanie wolę korzystać z Braille'a. Natomiast we wszystkich innych pozostałych sytuacjach to był syntezator. Załącz tekst 10.1. Mamy kino 3D, mamy sprzęt wirtualnej rzeczywistości. Technologia nie zapomina też o osobach niewidomych i słabowidzących. Linijka brajlowska działa w taki sposób, że to, co mamy na ekranie, wyświetla nam się tutaj na tej linijeczce. I jeżeli na przykład będę sobie przechodziła po kolejnych liniach, to tutaj ten tekst zmienia. Najważniejszym udogodnieniem technicznym jest na pewno udźwiękowiony komputer. Dlatego, że po pierwsze robić na nim notatki. Wszystkie książki, które skanuję, też czytam za pomocą komputera. No wiadomo, odbieram maile, korzystam z portali społecznościowych, na których dzisiaj komunikacja, zwłaszcza między kolegami, po prostu odbywa się. I bez tego waloru takiego aspektu społecznego ciężko byłoby studiować. Więc pierwsza rzecz to jest na pewno komputer. Druga rzecz to skaner. Takie pomoce techniczne dają przede wszystkim możliwość niezależności, że można samemu nad pewnymi rzeczami pracować. Natomiast żadna najskuteczniejsza nawet technologia nie zastąpi drugiego człowieka. Dla mnie przede wszystkim istotni są ludzie. Na przykład mogę podać taką sytuację, gdy na pierwszym roku na gramatyce opisowej był dział fonetyka i tam trzeba było zapisywać te znaki fonetyczne, głoski w inny sposób niż zwykłe litery. No, na przykład był, nie wiem, osobny znak na oznaczenie głoski cz. No i pani, która prowadziła ćwiczenia, opracowała specjalnie dla mnie właśnie system zapisu tych znaków fonetycznych na klawiaturze, który nie istnieje, którego tak formalnie nie ma. I dzięki temu na przykład mogłam w pełnoprawny sposób uczestniczyć w zajęciach. Osoby niewidome w sposób oczywisty są wykluczone ze sfery obrazu, ale robi się wiele, by je im przybliżyć. Coraz popularniejsza jest współcześnie audiodeskrypcja, dzięki której umożliwia się osobom niewidomym oglądanie filmów. Przyjęcie strategii tworzenia adaptacji dla osób z niepełnosprawnościami może sprawić, że także widzący nabywają zupełnie nową wiedzę, a może też trochę zmieniają swoją świadomość, pozbywają się uprzedzeń, stereotypów. Do ciekawych inicjatyw, które przyszło nam realizować, no ja zaliczyłabym coś, co nazywamy między sobą opcją hiszpańską.
było tak, że na jednym z kierunków studiów, czy na jednym z kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Filologii Romańskiej wpisała nam się niewidoma studentka. Pracownicy biura zdarzyli się z takim problemem, że w tym konkretnym wypadku nikt z pracowników biura nie włada w jakimś szerszym zakresie językiem hiszpańskim. Chcąc być pewni, że adaptacja jest odpowiedniej jakości, zwrócili się do Instytutu Filologii Romańskiej z prośbą o znalezienie może jakichś wolontariuszy, którzy mogliby właśnie kontrolować, czy te adaptacje są wykonywane poprawnie. Nawiązała się taka współpraca, która pozwoliła nam wraz z Instytutem ten problem przekuć na szansę. Tą szansą było stworzenie kursu dla studentów specjalizacji pedagogicznej tego kierunku, do tego, żeby oni mogli zdobyć nowe umiejętności, takie, jakie posiada stosunkowo niewiele osób w Polsce, to znaczy umiejętność uczenia osób niewidomych języka obcego. Co prawda jestem na specjalizacji tłumaczeniowej, ale odkryłam, że dużą satysfakcję daje mi nauczanie języka hiszpańskiego. Moje doświadczenia są jak najbardziej pozytywne. W przypadku moich uczniów zauważyłam, że to są osoby skoncentrowane na zajęciach i co jest dla mnie ciekawe, w związku z tym, że nie zawsze mają możliwość zapisania danego słówka, często okazało się, że na następnych zajęciach nie tylko przyswoili materiał, który dokładnie przestudiowaliśmy, ale też słówka, które padały gdzieś przy okazji, czyli tak jakby cała lekcja została w 100% przez nich opanowana, zapamiętana i widać, że te ich skupienie na zajęciach było na wysokim poziomie. Ten oddźwięk, który żeśmy dostawali, feedback tak zwany, był tak bardzo pozytywny, że postanowiliśmy tą formę utrzymać, czy tą formułę utrzymać. Koncepcja funkcjonowania działu do spraw osób niepełnosprawnych opiera się na czymś, co my nazywamy swoich potrzeb trójkątem akademickim. Potrzebna jest współpraca pomiędzy studentem, który ma daną niepełnosprawność, między nauczycielem tego studenta oraz działem, który stanowi swego rodzaju techniczne zaplecze, które jest potrzebne do tego, żeby ta współpraca pomiędzy studentem a wykładowcą przebiegała prawidłowo. Współczesna rewolucja cyfrowa zakłada stopniowe wypieranie tekstu przez czysty obraz. O czym powinniśmy pamiętać? Łatwość, z którą obrazy przychodzą do nas, może też świadczyć o pewnego rodzaju zagrożeniu, czyli jeśli coś wykonujemy już automatycznie, być może nie poświęcamy temu wystarczająco dużo krytycznej uwagi, to znaczy nie przygotowujemy się do tego. W naszym procesie edukacyjnym bardzo małą rolę przykłada się do krytycznej analizy obrazu. Obraz traktuje się po prostu jako narzędzie, które ułatwia i przyspiesza proces zapamiętywania czy poznawania treści. Zapominamy o tym, że jeżeli coś jesteśmy w stanie objąć jednym rzutem oka, to nie będzie aż tak bogaty, aż tak głęboki, jak materiał, który się za tą grafiką kryje. Jeżeli spojrzymy na ten problem właśnie od tej strony, że niekoniecznie widzieć oznacza wiedzieć wszystko i że bardzo często samo wiedzieć wystarcza do tego, żeby mieć świadomość tego, czym jest grafika, adaptowanie materiałów dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową staje się
bardzo ważne, bardzo sensowne i no, nabiera istotności. Adaptacje wizualnych materiałów dydaktycznych są właśnie takim krytycznym, pogłębionym podejściem do natury obrazu, co potwierdzają zresztą osoby zaangażowane w ich tworzenie. Praktycznie cały czas się uczę, ponieważ muszę stale myśleć o tym, co osoba niewidoma zrozumie z mojej adaptacji. Przede wszystkim, czy to, w jaki ja sposób adaptuję, będzie zrozumiałe. Czy to, co ja widzę i to, co jest dla mnie oczywiste, również będzie oczywiste dla osoby niewidomej. Zamykam oczy i myślę, czy to jest jasne, czy osoba, jeśli usłyszy to, co ja napisałam, będzie wiedziała, o co mi chodzi. Staram się rozłożyć na czynniki pierwsze proces nauczania, ponieważ ucząc osoby widzące, to bardzo często kserówki, ćwiczenia, obrazki i tyle. Kiedy muszę zaadaptować rysunki, grafiki, obrazki, to ja muszę jakby rozwinąć swoje, jakby, jeśli można tak powiedzieć, artystyczne spojrzenie. Powinno być zresztą cechą każdego nauczyciela, że też cały czas się w jakiś sposób uczy, wprowadza innowacje do swojego kształcenia. I kształcenie osób niewidomych może być taką innowacją, dającą w przyszłości piękną zwrotną w postaci ogromnej satysfakcji. Teraz nasi lektorzy z angielskiego o tym piszą szeroko w różnego rodzaju periodykach i mówią o tym także, co bardzo mnie cieszy, że uczenie w ogóle osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami języka obcego daje ogromną satysfakcję. Wszystkie inne formy niepełnosprawności wytworzają innego rodzaju sposoby działania człowieka, bowiem musimy znaleźć zdolność komunikowania się. Pewnych rzeczy nie możemy gdzieś wspólnie razem. Ja też tu muszę inną ścieżkę znaleźć. A więc mogę powiedzieć, każda z niepełnosprawności otwiera moją też wyobraźnię na to, jak tą komunikację zapewnię. Jeżeli właśnie znajdziemy sposób, żeby udzielić takiego drobnego wsparcia, czy właśnie pchnąć na jakąś właściwą ścieżkę, to potem to już działa samo. Wypukłe adaptacje dotykowe to metoda używana od dawna w edukacji osób niewidomych. Adaptacje dotykowe są także pomysłem na przybliżenie osobom niewidomym całej kultury wizualnej, w tym fascynującego świata sztuk pięknych. To są klocki odpowiadające kształtom budynków. Librarię można sobie tutaj podnieść. Tak, wyjmowane sale tak, są. Super. Zdecydowanie. Co więcej, fenomenem tej adaptacji jest to, że ona pachnie. Pachnie to rzeczywiście książką. Zwłaszcza taką starą, która trochę stoi i jest przykurzona. Jeżeli dostaniemy opis i adaptację wypukłą obrazka, to jest to wariant najlepszy i wtedy odbiór tej kultury obrazkowej staje się możliwy. Awers medalu Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, Szwecja, 1996 rok. Wszyscy przecież dążymy do odbioru rzeczywistości poprzez jak największą ilość zmysłów, chcąc być jak najbliżej, chcąc wiedzieć najwięcej, czuć jak najmocniej. Bracia zakonni mieszczędujący przy stole, to miniaturę pan wyczuwa głowy i tak dalej. To znaczy, to człowiek sobie może wyobrazić, mniej więcej. Rozbuduje człowieka niewidzącego wyobraźnię.
No bo pan na przykład dobrze widzi. Widzi pan na przykład człowieka, czy tam, a ja muszę to wyczuć dokładnie, żeby wiedzieć. No jednak sztuka jest niezwykle istotnym elementem kultury i kultura bez sztuki malarskiej czy bez rzeźby no nie byłaby kulturą. I my, jeżeli chcemy być pełnoprawnymi uczestnikami kultury, to musimy na miarę naszych możliwości poznawać właśnie także sztukę zazwyczaj dla nas niedostępną. Sceptycy powiedzą jednak, że przybliżanie światoobrazu to próba uchwycenia czegoś, co dla osób niewidomych i tak pozostanie czymś obcym. Po co więc gonić tego króliczka? Teraz trochę to sprowadzę do absurdu. Był pan kiedyś w Chinach? Nie byłem. A oglądał pan jakieś filmy o Pekinie na przykład? Igrzyska pan oglądał? No po co to oglądać, jak pan nigdy nie był? Bez sensu to oglądać. Trzeba jechać i zobaczyć. Jednak oglądamy olimpiadę w telewizji. Tak samo jest i tutaj. Jeżeli ta adaptacja chociaż troszkę przybliży i troszkę włączy niewidomego w tę kulturę współczesną, to warto ją robić. Nawet jeżeli jest to tylko jakiś procent. Nawet jeżeli troszkę filmów jest audiodeskrypcją, chociaż coraz więcej się ich pokazuje. To warto to robić. Chociażby dlatego, że może sobie on usiąść sam czy ze znajomymi, którzy widzą, włączyć film z audiodeskrypcją, otworzyć piwo, zrobić herbatę, kawę, wypić kolę i razem wspólnie oglądać. To ma wymiar socjalizacyjny, który też jest bardzo ważny, bo żyjemy w społeczeństwie. Osoby niewidome zachowują pewną wolność od obrazów. Czy można powiedzieć, że w związku z tym, pomimo swojego wykluczenia, zyskują coś na tym? Inne podejście do treści, większą cierpliwość? Nas dużo rzeczy rozprasza. Rozprasza nas właśnie obraz czasami, kiedy musimy się skupić na słuchaniu. Na poziomie początkującym jest jeden taki nagminny błąd. Wszyscy, mimo że pracujemy, dużo czasu poświęcamy na tym, żeby dobrze wymawiać. Osoby pełnosprawne ślepo cały czas trzymają się tekstu napisanego i czytają hiszpańskie słowa z polską wymową. A w przypadku właśnie osób z niepełnosprawnością wzrokową nigdy nie miałam takiego problemu, bo po prostu nie bazowali się na tekście pisanym, na grafice. Wierzę, że jest naszą powinnością w ogóle korzystać z obrazu, jeżeli chodzi o uczenie osób w pełni sprawnych, ale bronienia także innych form wchłaniania wiedzy. Sam obraz może rozleniwiać. Kłopot pojawia się nie tylko na sprzeczności pomiędzy tekstem a obrazem, a między gatunkami obrazowości, czyli takimi, które wymagają większego skupienia, a takimi, które komunikują odrębne treści w szybkiej, zmieniającej się sekwencyjności. Tracimy zdolność koncentracji na formie, która rozgrywa się w czasie.